Zeppelin wielki, fajny, przeleciał mu się takim Zeppelinem. Dobra, co takie spodziewanie? Wędki jeszcze nie zarzucone. Ja właśnie mówię, zarzucę. Uciekaj, bo siekiera będzie lecieć. Co tak wcześnie? Ona powiedziała, że zrzuca robotę i jedzie na ryby. Co tam masz? Nie wiem, czy to nie będzie za dużo, nie za dużo dla moich wędek, ale chyba nie. No tutaj już jestem na granicy chyba wyrzutu, bo tutaj będę 2-3 razy, a tu już jest srogo. Aż popatrzę. A, nic nie stało. Że tu się nic nie dzieje, to jest aż nudne. Tak jak masz jeepa. Jeździsz mi ciągle, nic się nie dzieje. Nie wiem, nie miałem jeepa nigdy, ale myślę, że tak jest. Pierwszy. Mam ci pogratulować już teraz? Nie chcę. Weź wodę, raz zanęcić coś tego. Tak, to miało tylko stać, i wyłącznie, ale... żeby tą minutę przede mną zarzucić ciepłość. Nie, to nie dlatego. Nie? Nie. Jak to nie? Nie, ja tak teraz wiem, gdzie rzuciłem, teraz wejdę w woderach i sobie wieczorem tam donęcę. No, natomiast założę białą kulkę. Yes, ale leszcze podbierasz sobie sam na tej zasiadce. No chyba, że będą jakieś szczególne... Ja nie wiem w ogóle, czy ty zapomniałeś i nie wiem, dlaczego nie zrobiłeś jednej metody, że przez wczoraj zapisałeś się na zawody. Nie czuję, że rymuję. Faktycznie, ja jestem zapisany na zawody. Ale delikatnie to był wyrzut. Boi się wędkę. Boisz się, nie? Żeby się nie złamała. Pierwszy raz nie chciałem, żeby od razu robić zestaw nowy. Ale nie bój się, teraz za drugim razem... Nie, widziałem. Delikatny wyrzut, taki oszczędny, tylko żeby się tam nic nie stało. Wydaje mi się, że ja wtedy przesadziłem z ciężarem. No ja teraz miałem, no, tak, nie wiem, no, z pół kilo. No, przesadziłem z pół kilo. Ale z 300 gram tam było spokojnie, a moja wędka jest do 120. Nic się nie stało. Ta wędka to się za tych limitów nie trzyma. Dobra, druga wędka. Za dużo kukurydzek. No nie, brakuje zielonego peletu. Ale proszę uważać na mój status. Zielonego peletu brakuje, patrz. Zawsze był jeszcze zielony. Ale teraz jest tylko taki. I kukurydzek. Finansowo jakieś nie poszło? Żeby się to robić. Dobra, siła. No i powiedz, gdzie by nam było lepiej niż na Dzierznie? Na jakimś może ukrytym jeziorku w lesie, żele, jakieś trzciny? Możemy jechać na to łowisko. Kurde, zapomniałem jak ono się nazywa. Przy Odrze. Podobno jest sporo zaczepu. Ale ja nie chcę na takie, że sporo zaczepu. Mnie interesują jakieś techniczne, że ja się muszę jakoś sprawdzić jako karpiarz, że wyciągnę z zaczepu rybę. Bo po pierwsze nie wyciągnę, a po drugie nie chce mi się... Wyobrażasz sobie o 3 rano karp 15 kg w 5 korzeniach? Ale by było fajnie. Nie, to ma być normalne łowienie, spokojne. Zdziadzialiście. Nie zdziadzialiśmy, tylko potrzebujemy więcej luksusu. Gdzie masz tą centralkę twoją? W aucie? Nie, w tym, ale ja nie wyciągam. Dziubek, my mamy od 3 metry od namiotu. Mam baterię. Bogaci jesteśmy tacy. Jednego piknięcia albo dwóch nie będziesz. Nie będziesz słyszał. Ty chrapiesz głośno tutaj, i nie słyszysz. No właśnie, dokładnie. Ty głośniej chrapiesz. No. Ja rozumiem, że po prostu nie chcę dzisiaj iść. No, dokładnie. Mogłeś powiedzieć od razu o liście. Jakiś jak ta centralka jest tutaj w tym kurze. Wziąłem ją w ręce przed chwilą i zamknąłem i schowałem. Bo nie potrzebuję. Tak, bo licz na to, że ja będę drzeć ryja zamiast centralki. Tańsza jestem, nie? Chyba za daleko nawet rzuciłeś. O, co się stało? No, widziałem. Tu jest taka dziura mułu, patrz to. Patrz. To, tu. Jeb! Ale hopie, tak 20 centów mułu. No. Ty nie umiał wyleźć teraz. Dziura mułu. No patrz jak to pachnie. Powąchaj za kamerę. No, nie? Pachnie, no. Tym, nigdy czym tak to pachnie? Nie pachniało, orzech tu gdzieś. Patrz, ten jest już był. Takie kibelki wędkarze zostawiają dla nich wędkarzy. Jak w górach. Piknie. Dobra, to teraz uciekaj, bo ja ściągam wędkę drugą. I tutaj pójdą grube rzeczy. Marzenie moje złapać grubasa. Ja założę tak. Robaczka. Robaki na medal. Rosówka Jojo. Jojo. Ti Jojo. Wow! Uważaj, bo gryzą. O. Są co? Fajne. Dzień dobry Państwu. O, nie bój się. Wujek tylko zamknął pudełko. Nie dawaj im tu żarcia. No i będą tu przyłazić cały czas. O, no, to jest konsekwencja, nie? Tylko troszkę. To idź tam pod swoje... Ja wiedział, że go lubię. No. Nie bierz, nie był rąk, Franek. Olej to. Nie bierz. O, widzisz? Bardzo dobrze. Pogardził. Bardzo dobrze. Z brudnej ręki nawet łabądź nie zeżre. Ale widzisz, dobra kiucha, nie rozpadła się. Jedną taką wrzucę tutaj przy brzegu. Myślę, no że to będzie dobre. To będzie dobre. Że woła będzie tutaj zawołać? Masz rację, odwołuję. Ale jedną kulkę tam gdzieś w tatarakach wygadali. Ja chcę widzieć, jak to się zachowuje w wodzie. Czy smuży, czy nie smuży. Czy coś, wiesz, czy coś dobrego to wróży. Dobra, no ja już mam gotowe, nie wiem jak te twoje. Moje garują ciągle. Papki. To wygląda jak... Dokładnie, po imprezie. Najlepsze jedzenie. I dla karasi gówno. Jak ja, dla karasi jedzą gówno. I to jest to. Chcesz chodzić w moderach rzucać? No. Ściągam wędki, kombinuję, coś przerabiam, no już dużo czasu nie zostało, trzeba zanęcić, złapać, wiesz, najpierw kacz, potem relaks. Tężeje, ja się też chyba dodam bułki tartej, na koniec widowiska, ale to dopiero jak będą kulki robią. Tak, jeden coś robi, to drugi też ruszy super, nie? Patrz jak śluz ten. Się zrobił już biały. Są części leszcza zewnętrzne. To powiem ci powalające informacje. Oj, przygoda. Nawiguj go. W jezioro musisz wejść. Tylko pokaż mu gdzie. Tam jest jezioro. Jesteś w jeziorze już, spokojnie. No, samolot. Con una pasión tan fuerte. Dobrze rzuca. Gratulacje. Idź, jesteś cały mokry. Jezus, jak to śmierci. Ale tu mamy zaprezentowania przypon. Czemu prezentujesz mój przypon? Rodzynek, kukurydza, rodzynek, kulka. Trochę frikowo, ale... Frikawa. Ja tam się zapomniało coś grzeje. Ale już spoko, już 4 razy padłem i już nie ma tego... Nie ma aż tam... Efektu zaskoczenia. Tego mumu, co cię przyszło, nie? Aha, w końcu pierwszy wymarzony leszcz. Weszły leszcze, reszcie. Zaczęło się. W największej klasie. Zarzucaj. Dasz leszcz. Leszczyk. Myślałem, że... By nie było, no. O, duży. Ło, duży. Bierzemy go. Na wody, właśnie. Dokładnie, na wody. 62 chyba. No, 61. Twoja pozycja 42. A nie, przepraszam, 28 pozycja. Od razu awansowałeś? Od razu zresztą awansowałem na 28. Kopie. Miarka jest kołyszcza. Moneta. Proszę bardzo. To co, idziemy? Ja tam jest coś małego. To chodźcie. Tak, to było to? Nie, tam jest ryba. Była się. Taka akcja. pewnie będzie ryba. Jedna duża, a druga większa. No powiem ci, to zanęcanie było ekstremalnie niebezpieczne. O! Patrz! Ale to ale przyleciał do twojego namiotu. Ja tam wejdę, a tam będzie nietoperz, nie? Wyjął, tak, zaśnie tak na róbce. Widzisz, zaś tu leci. I zaś tu. Góra masz dużo komarów i much wokół namiotu. On tu się chwiluje na twój namiot. Wędki były nieużywane. Takie starania, nie? Płatki uszkane, rodzynki. Spodziewałem się w nocy, że będę wstawał i zawiodłem się. Niedobrze. To z tym, że my zapominamy ciągle zgłaszać tego w zawodach, no to jest takie trochę dziwne, nie? To też tak lekceważący stosunek mamy troszeczkę do tych zawodów chyba. Nie ma to jak starcie tytanów. Na pełnej mobilizacji, nie? Tak, szczególnie te pierwsze. Pierwsze zawody to było rachu ciachu i się nagle skończyły. Ja tak cały czas liczę na to, że mi jeszcze zagra za plecami ta jedna wędka. Zagra i zaśpiewa. Nie lubię tej ostatniej wędki. Może najpierw fotele jeszcze schowamy. Poleży 10 minut. Niestety. Może nie teraz, ale zdarzy się tak na pewno nieraz. Trzeba grać do końca. No nie wiem, będę musiał chyba na przyszłą zasiadkę coś poeksperymentować. No, dawno nie eksperymentowałem. PB można by w tym roku jeszcze pobić, kurczę. Chyba EB. Nie odwiedziły nas żadne dziwne zwierzęta. Ja widziałem wczoraj ze skrońca, jak płynął. Ze skrońca widziałeś? I wczoraj widzieliśmy zimorodka chyba. I zimorodka. Pająka dzisiaj miałem na swingerze. Ja miałem wczoraj ważkę. Była u ciebie, ale potem siedziała mi na obryzku. Ja miałem wczoraj motyla na kołowrotku. Tu chciałeś sfilmować, że nie śmiecimy? No. To masz. No, tu jest śmietnik. Za szybko ten czas płynie na rybach. Będziemy tęsknić! Do jutra!